Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, najczęściej uderza nas jego szarość i pospolitość. A my chcemy przecież czegoś innego, wielkiego. Potrzebujemy światła. Mamy przecież pragnienia. One w nas nie umarły. Jak je rozbudzić? W jaki sposób tchnąć w nie nowe życie? Gdzie znaleźć to promyki światła, które wskażą nam drogę, tą właściwą? Pytań wiele, a odpowiedź przychodzi do nas w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. To wołanie o ludzi świętych wyrażone słowami: święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości. Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, a w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych. Wszyscy święci i błogosławieni dają odpowiedź. Potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod kocem światła swojej wiary. To wielkie dziedzictwo Kościoła, które towarzyszyły zastępy ludzi świętych, wpisuje się gromadzący nas dziś rodak Gierniowa i patron Warszawy, błogosławiony Władysław. Błogosławiony Władysław urodził się około 1440 roku w Gierniowie. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Nie posiadamy wielu informacji na temat jego rodziny, poza tym, że byli oni mieszczanami, a ojciec jego miał na imię Piotr. Błogosławiony naukę rozpoczął w parafialnej szkole w rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował przez krótki czas w Krakowie. Od młodości swojej pragnął czegoś więcej. Pragnął świętości osiąganej na drodze powołania zakonnego. Tajemnicę tego wyjątkowego wezwania można oddać słowami poety. Panie, wołałeś mnie, twój głos jak wiatru wiew, podawał duszy zew. Głos cichy, ale mocny. Wołał, wzywał mnie nieustannie, pójdź, pójdź za mną. Wybrałeś mnie dla siebie, wybrałeś pył i błoto, kazałeś pójść za sobą. Dlaczego, pytam, i po co? Pójdę, pójdę, o Panie, ochotnie na twój zew. Tyś spojrzał na mą duszę i ukochałeś wpierw. I poszedł, a droga zawiodła go w 1461 roku do krakowskiego zakonu Bernardynów, gdzie 1 sierpnia 1462 roku złożył śluby zakonne i przyjął imię Władysław. Po tym wydarzeniu w jego dalszym życiorysie następuje 20-letnia luka, trwająca do 1487 roku, kiedy to przyjmuje urząd wikariusza polskiej prowincji Bernardynów. Można jedynie wywnioskować, że w międzyczasie pobierał jakieś nauki, o czym świadczy dobra znajomość teologii i łaciny. Zakłada się, że pomiędzy 1463 a 1465 rokiem przyjął święcenia kapłańskie. Na stanowisko wikariusza polskiej prowincji Bernardynów wybrano Giełmiewianina na kapitule prowincjalnej w 1487 roku. Władysław pełnił urząd wikariusza 3 lata. Następnie w latach 1488-1489 występuje jako świadek, zeznając w sprawie cudów za pośrednictwem Szymona z Lipnicy. Błogosławiony Władysław dwukrotnie uczestniczy w kapitule generalnym we włoskim Urbino i Mediolanie. Następnie 24 czerwca 1496 roku na kapitule w Opatowie po raz kolejny otrzymuje urząd wikariusza. Jak poprzednio, funkcję tę sprawował 3 lata. Rok 1498 przyniósł dwa pomyślne wydarzenia dla zakonu. Dzięki fundacji Aleksandra Gielończyka, wówczas wielkiego księcia litewskiego, został założony misyjny konwent w Płocku i Skałbem. Liczba konwentów bernardyńskich wzrosła tym samym podczas drugiej kadencji wikariatu Władysława do 24. 30 maja 1499 roku na kapitule w Warszawie Władysław złożył urząd wikariusza. Ostatnie jego lata są mało znane. Przypuszcza się, że w latach 1502-1504 był przełożonym konwentu w Skępem. Ostatnie lata życia natomiast spędził pełniąc urząd wikariusza konwentu świętej Anny w Warszawie. Moje usta dziś mężem płynę imię, swoją matkę pozostawiam na
Anna Miłkowska utraciła wzrok. 3 dni po tym miała następujący sen. Królowa niebios, Boga Rodzica, jaśniejąca blaskiem niezmownej światłości, zbliżyła się do niej i rzekła: udaj się do grobu błogosławionego Władysława, wyspowiadaj się i przyjmij komunię świętą. Na tej tylko drodze możesz odzyskać utracone zdrowie. Po tym śnie kazała się zaprowadzić do grobu błogosławionego i tam uczestniczyła we mszy świętej, odprawianej w jej intencji. Po niej odprzejrzała na jedno oko, po przyjęciu komunii świętej na drugie. W 1603 roku Warszawę nawiedziła epidemia. Zachorowało też wielu zakonników słuchających spowiedzi i kilka sióstr zakonnych. Przełożony, widząc grożące niebezpieczeństwo, poszedł do grobu błogosławionego Władysława Skileniowa i ofiarował mu w modlitwie oba klasztory. Zaraz niebezpieczeństwo ustało, a chorzy powrócili do zdrowia. Dlatego wierni chcieli być bliżej błogosławionego, mieć go niejako u siebie, doznawać nadal jego orędownictwa. Stąd układali litanie i modlitwy, by wyrazić swą cześć, ale także by znaleźć dla siebie wzór. Czego zatem uczy nas litania ku jego czci? Słuchajmy się w kilka jej wezwań. Błogosławiony Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący. Błogosławiony Władysławie, w przykładzie uczącej się młodzieży. Błogosławiony Władysławie, płomienny kaznodzieją męki pańskiej. Błogosławiony Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga. Błogosławiony Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący. I tak mijały lata. Chrzczono błogosławionego na różne sposoby, ale to nie wystarczało. Dlatego wierni nosili w sobie pragnienia, by widzieć błogosławionego w chwale ołtarzy. Stąd podjęte starania, by ogłosić go błogosławionym. Musieli jednak czekać i modlić się. I nadszedł ten dzień. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1610 roku i napotykając na różne trudności, trwał z przerwami do 11 lutego 1750 roku, kiedy to papież Henryk XIV ogłosił Władysława błogosławionym. Wiele było wtedy radości i wdzięczności Bogu i tak jest nadal. Kiedy po 500 latach przywołujemy tę pamięć i tę obecność błogosławionego Władysława i tu, w Wieleniowie, i w Warszawie, i w wielu innych miejscach, trzeba, abyśmy na nowo docenili dzieło jego życia i trwali w pamięci wokół pozostawionego nam dziedzictwa. Należy docenić dar błogosławionego dla tamtych pokoleń i dla nas. Patronowie przecież opiekują się zarówno tymi, którzy noszą ich imię, jak i tymi, którym zostali ofiarowani. Tak wierzymy. Ale przecież patronowie również zobowiązują. Dziś, gdy wspólnie będziemy przeżywać radosną uroczystość nadania imienia dla naszego gimnazjum, dziękujmy jeszcze raz Panu Bogu za dar naszego patrona i prośmy Go, abyśmy wszyscy wstępowali w ślady, jakie na ziemi pozostawił dla nas nasz rodak i patron. Błogosławiony Władysław. Flagowy wprowadzić.
Teraz przedstawiciele samorządu szkolnego oraz przedstawiciele Rady Rodziców powitają księdza biskupa i poproszą o odprawienie mszy świętej. W tym dniu radości, wdzięczności i modlitwy prowadzimy się wokół ołtarza Pana naszego Jezusa Chrystusa i składamy Bogu dziękczynienie za naszą szkołę. Dziękujemy za to, że możemy się uczyć i wzrastać na dobrych synów i córki Kościoła i Ojczyzny. Dziękujemy za naszych nauczycieli i rodziców, za ich przykład wiary. Serdecznie witamy wśród nas Jego Ekscelencję, księdza biskupa, wszystkich zaproszonych gości i dziękujemy za przybycie. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Pragniemy, aby dzisiejsza uroczystość jeszcze bardziej nas zjednoczyła jako jedną rodzinę przy widzialnym znaku szkoły, jakim jest sztandar. Wasza Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Stefanie, drodzy goście, witamy Was w Gielniowskim Gimnazjum i dziękujemy, że przybyliście na uroczystość dla nas tak ważną. Uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia i przekazania sztandaru naszej szkole. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, my jako rodzice jesteśmy świadomi odpowiedzialności za wychowanie naszych dzieci i współpracujemy w tym względzie z naszym gimnazjum. Pragniemy uczyć je szacunku do szkoły oraz miłości do Boga i Ojczyzny. Dlatego ufundowaliśmy sztandar, który chcemy dzisiaj przekazać naszemu gimnazjum. Prosimy księdza biskupa o modlitwę za nas, poświęcenie sztandaru i błogosławieństwo na trud wychowania naszych dzieci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. Drodzy bracia i siostry, 15 maja 2005 roku, czyli dwa lata temu, przeżywaliśmy w Gielniowie 500-lecie śmierci błogosławionego Władysława, tutejszego rodaka. Do dziś noszę wspomnienie pięknie przygotowanej liturgii i występu młodzieży z gimnazjum. Ta uroczystość domagała się pewnego dopełnienia. Nastąpiło to dopełnienie poprzez ustawienie figury błogosławionego, poświęcenie tej figury. Figura od razu wskazuje na patronat właściwy Waszej miejscowości. Ksiądz Inwuat się przyczynił, zorganizował, ażeby to dopełnienie było. Ale jeszcze dalszego dopełnienia się to domagało. I tym dopełnieniem dzisiaj jest poświęcenie sztandaru dla miejscowego gimnazjum, nadanie imienia szkole imienia Wielkiego Rodaka. Pozdrawiam wspólnotę szkolną, grono pedagogiczne z panem dyrektorem, młodzież, wszystkich pracowników. Pozdrawiam absolwentów tej szkoły, wśród nich są także kapłani dawnej szkoły podstawowej, alumni nasi z seminarium, którzy ze mną przyjechali. Pozdrawiam rodziców i całą wspólnotę parafialną na czele z proboszczem i prefektem tutejszej parafii. Wszystkich oficjalnych gości, władz samorządowych, oświatowych. Pozdrawiam Was, młodzi ludzie, którzy czujecie się gospodarzami, cieszycie się, że możecie się właściwie rozwijać intelektualnie, duchowo i fizycznie, aby w ten sposób przejmować odpowiedzialność za jutro naszej ojczyzny. Dajmy się jeszcze raz zauroczyć bogatą osobowością Waszego patrona, aby móc z niego czerpać głębokie wartości. Uznajmy najpierw naszą grzeszność i przeprośmy Pana za wszystkie nasze winy i zaniedbania.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, pociąg dobrej woli. Uczyniłeś błogosławionego Władysława kapłana miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zdjęcia.
samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Alleluja! Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Drodzy bracia i siostry, uczestnicy tej podniosłej uroczystości, przedwcześnie zmarły, zresztą tragicznie zmarły, nasz biskup Jan Chrapek miał taką dewizę życiową: idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię. Tak trwają ślady stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie zasypał ich piasek historii, chociaż ta historia jest bogata w lata, bo już ponad 2000 lat. Ale nie tylko ślady Chrystusa są pielęgnowane i chronione przed zasypaniem. Dziś myślimy o śladach waszego wielkiego rodaka, który pojawił się na tej ziemi razem z parafią gielniowską przed 500 laty. Na chrzcie otrzymał imię Marcin. Musiał być w miarę zamożny i zdolny, skoro posłano go na naukę do Akademii Krakowskiej. Sporo się tam nauczył, skoro później komponował pieśni religijne, inne pieśni przekładał z języka łacińskiego na polski, pięknie i porywająco przemawiał. Właśnie wtedy, kiedy studiował w Krakowie, pojawił się tam wędrowny kaznodzieja Jan Kapistran, święty późniejszy. Reformował on zakon franciszkański, tworząc surowszą gałąź bernardynów. 22-letni Ładysław dał się porwać nauczaniu Jana Kapistrana. Przerwał studia i przyłączył się do mistrza, podejmując głoszenie nauki Chrystusa. Tu okazały się jego krasomówcze zdolności, ale przede wszystkim bardzo żywa i głęboka wiara. Przemawiał głównie o męce Chrystusa Pana. Nazwano go orator ferventissimus, mówca płomienny, żarliwy, płomienny mówca. Ale jego życie było bardzo płomienne, bardzo ofiarne,
ubogie, głęboko ascetyczne. Odszedł do Pana w 64 roku swojego życia na ziemi. Pozostawił po sobie spuściznę ogromnej wiary i niezwykle ofiarnej służby Chrystusowi i ludziom. Tak więc mijają wieki, zmieniają się układy społeczne, polityczne, a ślady stóp błogosławionego Władysława trwają i nie dają się zasypać piaskowi historii. Dodajmy, że one nie tylko tutaj trwają, niezasypane u Was, ale i w Warszawie i w wielu innych miejscach. Ale trzeba, moi drodzy, to wszystko oprzeć jeszcze na głębszym fundamencie. Trzeba uwzględnić tutaj jak gdyby głębszy kontekst tego trwania poprzez wieki. Historia 2000 lat niezmiennie głosi prawidło. Krzyż stoi, chociaż świat się obraca. Krzyż, na którym dokonuje się nieustannie odkupienie świata. Krzyż stoi. Chrystus jest dla wszystkich pokoleń. Mówił kiedyś wielki nasz papież Jan Paweł II, że wszystkie narody i społeczeństwa mają zasadniczą jedną potrzebę. Potrzebują Chrystusa. Na pierwszy rzut oka wydało się to trochę górnolotne powiedzenie papieża. Przecież narody potrzebują chleba też, pracy, pokoju, bo wojny są. Ale papież wiedział, co mówi. Wszystkie narody i społeczeństwa potrzebują jednego przede wszystkim. Potrzebują Chrystusa, który jest życiem, prawdą, miłością, zbawieniem. I nie odnajdą inaczej Chrystusa, jak tylko razem z krzyżem. Nie ma Chrystusa bez krzyża. Kto odnajduje Chrystusa, odnajduje Jego krzyż. Dlatego słyszą słowa, wciąż brzmiące słowa po 2000 lat. Kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tajemnice udanego życia, tak samo w dzisiejszym, w XXI wieku, jak zawsze, właściwie tłumaczą trzy nierozdzielne sprawy. Wskazał na te sprawy kiedyś jeszcze papież Paweł VI, gdy mówił o pustelnikach z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mówił o ich tajemnicy, że oni, dla nich najistotniejsze były trzy sprawy. Krzyż, księga i pług. Te trzy rzeczy są zawsze konieczne, żeby życie było udane, żeby życie było wartościowe, żeby życie było dla innych dobre. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty będąc źródłem jedności, dajesz początek wszelkim wspólnotom. Prosimy Cię, pobłogosław ten sztandar należący do publicznego gimnazjum w Gielniowie oraz tą pamiątkową tablicę. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą dobra, pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym na wzór swego patrona. Za przyczyną błogosławionego Władysława udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają. Udziel im swego błogosławieństwa i zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Bogu, który jest źródłem jedności i wszelkiego błogosławieństwa, pełni ufności, przedstawmy prośby, przyzywając stawiennictwa naszego patrona, błogosławionego Władysława. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był wierny swojemu założycielowi i zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Ciebie prosimy. Orychom kanonizację naszego patrona, błogosławionego Władysława, aby dzisiejsza uroczystość, wspólna modlitwa i nasze godne życie przyspieszyły ten radosny dla nas moment. Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Naszych księży biskupów, zwłaszcza za obecnego wśród nas księdza biskupa Stefana, księdza proboszcza oraz wszystkich kapłanów, aby Pan Bóg błogosławił im w życiu i w głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Rządzących krajem, rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby czuli się odpowiedzialni za rozbudzenie w młodym człowieku miłości do Boga i Ojczyzny. Ciebie prosimy. Aby była wierna naszym chrześcijańskim korzeniom i wzrastała w duchu miłości i odpowiedzialności i godnie naśladowała naszego patrona. Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły, aby cieszyli się życiem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Módlmy się za nas obecnych na tej uroczystości, aby poświęcony sztandar umocnił nas we wzajemnej jedności i miłości. Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Boże, który dajesz nam świętych patronów, aby na ziemi orędowali przed Twoim majestatem, prosimy Cię, przyjmij nasze prośby, bo w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gdzieś świat ci przysłoni i zazdrość jak was zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam swą drogę. Prowadź, Panie mój.
poprowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam swą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam swą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia na cześć błogosławionego Władysława, który żyjąc nieustannie w umartwieniu, stał się miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Zacznijmy Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący i Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Władysławowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają. Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, swoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem XVI, naszym biskupem Zygmuntem, obecnym wśród nas biskupem Stefanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Władysławem i z wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas na chodę swego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, pokornie Cię prosimy, aby za wstawiennictwem błogosławionego Władysława zawsze trwała w nas pamięć o męce Twojego Syna oraz jej owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Słowo podziękowania wygłosi teraz proboszcz parafii ksiądz kanonik Kazimierz Okrutny. Następnie po otrzymanym błogosławieństwie z rąk księdza biskupa kapłani udadzą się do zakrystii i powróciwszy tutaj na miejsca z przodu będziemy dalej świadkami aktu nadania imienia naszemu gimnazjum oraz przekazania sztandaru naszej szkole.
za uroczystą liturgię sprawowaną przez księdza biskupa Stefana Siczka pragnę serdecznie podziękować, jak również za Słowo Boże skierowane do nas, abyśmy wpatrzeni w Krzyż Chrystusa umieli iść jak dzisiejszy patron błogosławiony Władysław. Za obecność i za czynny udział w Eucharystii serdecznie dziękuję księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi, który, jak sądzę, przyczynił się w dużej mierze do dzisiejszej uroczystości. To przez wspaniałe dzieło księdza infułata, postawienie pomnika błogosławionego Władysława, zrodziła się chyba myśl, aby i szkoła, gdzie się uczy młodzież, była pod patronatem tego wielkiego rodaka z Gielniowa, Władysława. Bóg zapłać księdzu prałatowi, Bolesławowi Stefaniakowi, że przybył do nas, aby z nami przeżywać tę uroczystość, jakże doniosłą, kiedy rodak nasz otrzymuje od swoich jak gdyby uznanie i wyniesienie do godności, gdzie młodzież będzie widziała w nim swojego wielkiego wspomożyciela i autorytet, w którym będzie szukała dróg i środków do naśladowania. Bóg zapłać księdzu kanonikowi Adamowi Kucowi, księdzu kanonikowi Władysławowi Dębowskiemu, księdzu dziekanowi Adamowi, że przybył do nas i z nami przeżywa tę uroczystość. Dziękuję księdzu Piotrowi Musze z parafii sąsiedniej z Bielin, jak również księdzu wikariuszowi Marcinowi Dziębie, który pracując w Gielniowie przeżywał tę chwilę z błogosławionym Władysławem, a dzisiaj bierze czynny udział w tej liturgii. Z wyrazami gratulacji zwracam się do pana dyrektora Stanisława Borowieckiego i całego zespołu pedagogicznego z księdzem prefektem na czele. Dziękuję Radzie Sołeckiej, Radzie Samorządu Gminnego. Dziękuję tym, którzy przybyli z Rady Powiatu, aby wziąć czynny udział w naszej uroczystości. Nie mogę się powstrzymać, aby nie złożyć podziękowania dzieciom szkół podstawowych wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Pragnę serdecznie podziękować rodzicom. Niech patron błogosławiony Władysław pomaga wam w wychowaniu waszych dzieci. Niech wzór, jaki zostawi nam błogosławiony, będzie dla was rodziców zachętą, abyście ciągle wspominali. To ten z Gielniowa, wielki człowiek i patron twojej szkoły, ma cię prowadzić przez życie, abyś był dobrym człowiekiem. Na ten trud waszego wychowania, rodzice, to jest wielki trud i poświęcenie. W dniu dzisiejszym życzymy wam jak najwięcej owoców i sukcesu. Szczęść Boże i Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli na tą dzisiejszą uroczystość, aby przeżyć z nami i dziękować błogosławionemu Władysławowi, że jego chwała będzie się rozszerzała wśród nas najbliższych i w tym roku, i przez pozostałe lata, bo błogosławiony Władysław będzie triumfował wśród swoich rodaków. Szczęść Boże wszystkim gościom, którzy przybyli na tę uroczystość. Rodzi się taka refleksja. Niewykluczone, że wasz rodak mógłby być wielkim uczonym. Ja myślę, że musiał mieć zdolności duże, jeżeli stąd go wysłano do Krakowa i musiał mieć te możliwości realizowania się. Wydawałoby się, że trochę jak gdyby zmarnował 22 lata studia, a on odchodzi i idzie na życie ubogie, życie krzyża. A jednak inaczej się objawia mądrość ludzka, inaczej mądrość Boża. Wieki pamiętają o nim i będą pamiętać i będzie natchnieniem dla wielu z nas, jaka to jest droga najlepsza, jaka droga wiedzie do życia, na jakiej drodze wskazujemy
największe wartości. Rzeczywiście chcę pogratulować całej wspólnocie, społeczności tutejszej tego patronatu i ja osobiście bym bardzo też pragnął, żeby zostało to dopełnione kanonizacją, jeżeli taka będzie wola Boża. Ale budźmy w sobie tę tęsknotę za życiem uczciwym, za życiem ofiarnym, za życiem, które jest służbą i nie pozwólmy nigdy, byśmy zeszli z drogi krzyża. Mieć wciąż przed oczyma ten horyzont, mieć wciąż krzyż, za którym podążamy. Błogosławię więc całej wspólnocie, przede wszystkim tu szkolnej, wychowawcom i młodzieży, ale przecież i samorządowcom i wszystkim rodzicom i całej wspólnocie parafialnej. Błogosławię na tę radość Bożą, jaka płynie z tego pomnika błogosławionego Władysława, patrzy na was, a wy czujcie się zobowiązani i w tym zobowiązaniu szczęśliwi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
po hymnie. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gielniowie, pan Stanisław Borowiecki, wygłosi teraz słowa powitania względem wszystkich uczestników tej uroczystości. Ekscelencjo, szanowni goście. Z dumą spoglądam na tak licznie zgromadzonych, znakomitych gości, kapłanów, mieszkańców naszej gminy, rodziców, młodzież oraz dzieci. Okazja ku temu jest bardzo ważna. Oto w dniu dzisiejszym Gimnazjum Publiczne w Gielniowie przyjmuje za swojego patrona błogosławionego Władysława z Gielniowa. Jako dyrektor tej szkoły pragnę serdecznie powitać na tej uroczystości, nad którą patronat objął pan marszałek Adam Struzik. Witam poczty sztandarowe szkół i organizacji. Witam kapłanów, witam jego ekscelencję księdza biskupa Stefana Siczka. Witam kapłanów na czele z księdzem infuatem Rodakiem oraz z księdzem kanonikiem Kazimierzem Okrutnym. Witam parlamentarzystów z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie serdecznie pana Jerzego Zawadzkiego, asystenta marszałka Szprendałowicza. Witam przedstawicieli posłów Rzeczpospolitej Polskiej. Witam bardzo serdecznie panią Annę Bulera-Sasin, przedstawiciela delegatury radomskiej i mazowieckiego kuratorium oświaty. Witam bardzo serdecznie pana starostę Mariana Niemirskiego. Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Rady Powiatu Marka Modrzeckiego. Witam wiceburmistrza miasta i gminy Przysucha pana Tomasza Motyla. Witam wójtów gmin z terenu Przysucha pana Marka Kmieciaka, wójta gminy Odżywów, pana Marka Klimka, wójta gminy Potworów i oczywiście naszego pana wójta, pana Władysława Czarneckiego. Witam dyrektorów i instytucji państwowych i publicznych z terenu województwa mazowieckiego oraz terenu powiatu przyszuskiego. Witam zarządy firm oraz prywatnych przedsiębiorców działających na terenie powiatu i gminy, sponsorów sztandaru i tablicy pamiątkowej. Witam dyrektorów szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu Przysuskiego, Opoczyńskiego oraz gminy Gielniów. Witam radnych do Rady Powiatu oraz radnych do Rady Gminy. Witam nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz ich rodziców. Witam nauczycieli i uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego z terenu gminy Gielniów. Witam wreszcie wszystkich zgromadzonych na tej dzisiejszej uroczystości. Czcigodni kapłani, szanowni państwo. Takie będą Rzeczypospolite nasze, jak i ich młodzieży chowanie. Myśl ta
mimo upływu czasu jest wciąż aktualna. Każdy człowiek powinien mieć w swoim życiu wartości, do których powinien dążyć. Szkoła przez ukazywanie pozytywnych postaci nakreśla młodemu człowiekowi wzorce osobowe godne naśladowania. Ważną rolę w procesie wychowawczym szkoły odgrywa jej patron. Nasze gimnazjum od dziś nosić będzie imię błogosławionego Władysława Zgielniowa. Dlaczego wybraliśmy tę właśnie postać? Odpowiedź brzmi: ponieważ jest doskonałym wzorcem do naśladowania. Ponieważ jego dokonania będą zawsze ważne, szczególnie dla młodzieży. To on uczył sobie współczesnych, że należy posługiwać się językiem ojczystym. Był wzorowym zakonnikiem, troskliwym o swoich współbraci. Głosił kazania, których słuchały tłumy. Gdy Jan Kochanowski i Mikołaj Rej jako pierwsi tworzyli polską poezję, Władysław układał pieśni i modlitwy. Brzmiały one również po polsku i przetrwały do dziś. Jest on przede wszystkim naszym rodakiem. A któż lepiej może nas ochraniać przed wszelkim złem, tak powszechnym we współczesnym świecie, jak nie rodak? Wiele lat minęło, odkąd został ogłoszony błogosławionym. Naród dążył jednak do tego, aby włączono go w poczet świętych. Wspomnieć w tym miejscu wypada o świętej pamięci księdzu Piotrze Karbowiaku, byłym naszym proboszczu, który był pierwszym propagatorem tej idei. Dzieło to z zapałem kontynuuje ksiądz infuap Józef Wójcik, rodak z naszej parafii oraz obecny ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Kazimierz Okrutny. Błogosławiony Władysław Zgielniowa jest patronem Królestwa Polskiego, Litwy, Warszawy oraz Zgielniowa. Niech od dziś będzie również naszym patronem. Dziękuję. A teraz proszę, aby wójt gminy Gielniów, pan Władysław Czarnecki, dokonał odczytania uchwały w sprawie nadania imienia szkole błogosławionego Władysława. Uchwała nr 8 przez 33 2007 roku Rady Gminy Gielniów z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Gielniowie na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dziennik Ustaw z dnia 2004 roku nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje. Gimnazjum Publicznemu w Gielniowie nadaje się imię błogosławionego Władysława Zgielniowa. Paragraf 2. Zobowiązuje się dyrektora gimnazjum do dokonania zmian w statucie szkoły wprowadzonych niniejszą uchwałą. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gielniów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Podpisał wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Paliwoda. Poproszę, aby przedstawiciel Rady Rodziców, pan Tomasz Biało, odczytał uchwałę w sprawie ufundowania sztandaru oraz dokonał przekazania sztandaru na ręce pana dyrektora. Akt przekazania sztandaru dla Gimnazjum Publicznego imieniem błogosławionego Władysława Zgielniowa. Nadanie imienia szkole jest bardzo ważnym wydarzeniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Gimnazjum Publiczne w Gielniowie
otrzymało za patrona postać wybitną, uwielbianą przez wiernych, błogosławioną przez papieża Benedykta XIV. Drodzy uczniowie, Rada Rodziców, przekazując wam sztandar, ufundowany przy pomocy finansowej miejscowych sponsorów, wyraża głęboką nadzieję, że błogosławiony Władysław Zgielniowa, którego postać na nim widnieje, oraz nasze godło i barwy narodowe mobilizować was będą do wytrwałej nauki i godnego zachowania. Niech ten sztandar służy społeczności szkolnej przez wiele lat. Niech wam zawsze towarzyszy w najbardziej podniosłych chwilach szkolnego życia, a swoją obecnością wraz z biało-czerwoną flagą podkreśla doniosłość ceremoniału szkolnego. Przewodniczący Rady Rodziców, Gielniów, dnia 23 maja 2007 roku. Pan dyrektor, przyjąwszy sztandar, dokona jego oficjalnej prezentacji. Proszę o powstanie. Teraz nastąpi kulminacyjny moment i bardzo doniosły. W tym momencie pan dyrektor przekaże sztandar w ręce naszej młodzieży. Przekazuję wam ten sztandar. Bądźcie godni jego wartości. Teraz proszę o zabranie głosu wójta gminy, pana Władysława Czarneckiego. Ekscelencjo, drogi rodaku infuacie, zaproszeni księża rodacy z tutejszej parafii, przedstawiciele parlamentu i kuratorium, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, koleżanki i koledzy samorządowcy, goście zaproszeni, nauczyciele, kochana młodzieży naszych szkół. Jestem zaszczycony i mam przyjemność jako wójt gminy Gielniów gościć przyjaciół naszej gminy w niecodziennym wydarzeniu, jakie jest nadanie imienia szkole oraz wręczenia sztandaru. Uchwałą numer 8 przez 33 z 2007 roku Rada Gminy Gielniów podjęła o nadaniu Gimnazjum Publicznemu w Gielniowie imienia błogosławionego Władysława Zgielniowa, rodaka tej ziemi, patrona Gielniowa oraz Warszawy, wybitnej osoby w historii polskiego kościoła, światłego umysłu, polskiej kultury drugiej połowy XV wieku. Pragnieniem dyrektora szkoły, pana Stanisława Borowieckiego, nauczycieli, młodzieży, przyjaciół szkoły i moim było uczczenie wielkiego Polaka, rodaka tej miejscowości, aby szkoła, gimnazjum publiczne stało się drugim pomnikiem błogosławionego Władysława w Gielniowie. Aby mogło dojść do dzisiejszej uroczystości nadania imienia szkole oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru, wspólnie z Radą Gminy włożyliśmy wielki wysiłek i olbrzymie wydatki finansowe, by skromny budynek powstały na początku lat 60. tak zmodernizować i doposażyć, aby spełniał rolę budynku szkolnego na obecną chwilę. Wybudowaliśmy halę sportową przy tej szkole, która zaspokaja potrzeby kultury fizycznej młodzieży gimnazjalnej, dzieci zespołu szkolno-przedszkolnego z Gielniowa oraz młodzieży pozaszkolnej z naszej gminy.
do pełnego zagospodarowania tego terenu przy gimnazjum oraz zespole szkolno-przedszkolnym brakuje tylko wybudowanie boisk sportowych, całego kompleksu, ośrodki, które zwróciłem się do ministra sportu. Myślę, że z pomocą księdza Infuata te środki uzyskamy w tym roku i te boiska oddamy do użytku. Korzystając z chwili, pragnę podziękować za pomoc w wysiłkach w uzyskaniu środków finansowych na cele oświatowe byłym parlamentarzystom obecnym, marszałkowi Sejmiku Mazowieckiego, kuratorium oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej, którzy się do pomocy przyczynili. Zwracam się do młodzieży. Nadane dziś imię szkole nie jest symbolem samym sobie. Imię błogosławionego Władysława zobowiązuje. Nakazuje być przykładnym Polakiem, postępować zgodnie z dekalogiem, zdobywać wiedzę i umiejętności dla własnego rozwoju i dla rozwoju naszej gminy. Życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń i dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos, proszę w tej chwili o podejście do mikrofonu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Roman Frank. Jestem dyrektorem Biura Senatora Stanisława Karczewskiego, który przesyła Państwu tutaj serdeczne pozdrowienia, ponieważ nie mógł być osobiście razem z Państwem ze względu na pracę w Senacie. Ja reprezentuję go tutaj i pozwolę sobie odczytać list skierowany do Państwa. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni księża, panie wójcie, szanowny panie Stanisławie Borowiecki, dyrektorze gimnazjum publicznego w Gielniowie, szanowna dyrekcjo, szanowne grono pedagogiczne, droga młodzieży, szanowni goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane z nadaniem gimnazjum imienia błogosławionego Władysława oraz wręczenia sztandaru. Niestety z powodu bardzo ważnych obowiązków wynikających z wykonywania mandatu senatora Rzeczypospolitej Polski nie mogę być tutaj razem z Wami uczestniczyć w tej pięknej i doniosłej dla nas wszystkich uroczystości. Nadanie imienia szkole wraz z wręczeniem i poświęceniem sztandaru jest uroczystością historyczną najwyższej wagi. Pozwala identyfikować szkołę na tle setek innych bezimiennych placówek w kraju i podnosi jej prestiż. Przyjęcie za patrona błogosławionego Władysława Zgielniowa zobowiązuje Was do prezentowania godnej postawy, wzorowego zachowania, skromności i solidarności. Serdecznie gratuluję dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, rodzicom, młodzieży i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim gimnazjalistom sukcesów w nauce, uśmiechu na twarzy i dumy ze swej szkoły, zaś wychowawcom życzę pogody ducha, cierpliwości i serdeczności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Z poważaniem Stanisław Karczewski, Radom, 23 maja 2007 roku. Dziękuję bardzo. Witam pana dyrektora, witam księdza biskupa, księży, zaproszonych gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców. Chciałabym przeczytać list przekazany mi przez dyrektora delegatury w Radomiu, skierowany do szanownego pana dyrektora, szanownych państwa i drogich uczniów. Nadanie placówce oświatowej imienia jest zawsze ważnym świętem całej szkolnej społeczności. W szczególny sposób przeżywamy taką uroczystość w przypadku, gdy patronem staje się osoba bliska, dla której kilka wieków temu szkoła parafialna w Gielniowie była pierwszą akademią umiejętności. Błogosławiony Władysław to niezwykła osobowość, kaznodzieja, poeta, kompozytor,
Człowiek, którego szlachetność, talent oraz nadzwyczajna siła oddziaływania gromadziła tłumy. Swoim życiem dawał współczesnym i potomnym najwspanialszą lekcję umiłowania człowieka. Dlatego szczerze gratuluję Państwu tego wyboru i wyrażam nadzieję, że osobowość patrona będzie stanowić dla Was wszystkich wzór do naśladowania, a także będzie inspirować do różnorodnych działań, których źródłem zawsze pozostanie uczciwość, pokora i chęć służenia bliźniemu. Z wyrazami szacunku, dyrektor delegatury w Radomiu. Chciałabym również panu dyrektorowi w imieniu kuratorium, rodzicom i uczniom życzyć dalszych sukcesów. Szkoła jest znana przecież nie tylko w Gielniowie, ale i w okolicy. I wręczyć w imieniu kuratorium drobny pamiątkowy upominek. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni księża, szanowni państwo. Dzisiejszy dzień zapisze się złotymi zgłoskami w historii ziemi gielniowskiej. Publiczne gimnazjum w Gielniowie otrzymuje imię błogosławionego Władysława z Gielniowa. Od dzisiaj szkoła będzie miała swojego patrona, który będzie wzorem dla młodych pokoleń mieszkańców gminy Gielniów. Od dzisiaj szkoła będzie miała również swój znak, sztandar. Nie będzie już anonimowa. Zawsze już będzie mieć swój znak, pod którym będą mogli się spotkać młodzi ludzie. Dobra edukacja nie może funkcjonować bez wzorców i symboli. Im bardziej są one związane z historią lokalną i tradycją, tym bardziej oddziaływują na naukę i wychowanie młodzieży. Szczególnym dobrem jest możliwość uczynienia patronem szkoły lokalnego bohatera. Jest on najbliższy ludziom i miejscom, w którym toczy się współczesne życie i które stanowią naturalne środowiska życia współczesnych mieszkańców. Z takim patronem, jak błogosławiony Władysław z Gielniowa, każdy może się identyfikować i brać z niego przykład. Jestem przekonany, że stanie się on dla wszystkich wzorem do naśladowania, a dobre efekty jego przykładu wszyscy wkrótce zauważymy. Nauczyciele, rodzice i uczniowie będą cieszyć się z nowego ducha, który wraz z nowym patronem zawita w mury tej szkoły. Jako starosta Przysuski życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, a szczególnie całej społeczności Gielniowa, sukcesów, jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu oraz satysfakcji płynącej z poczucia dobrze wypełnionej misji społecznej. Jestem głęboko przekonany, że błogosławiony Władysław, którego imię od dziś będzie towarzyszyć szkole, umocni ją, odnowi duchowo i rozwinie. Dziękuję bardzo. Czcigodni księża, drodzy goście, panie dyrektorze, padło wiele głębokich słów warunkujących to spotkanie, przekonujących do tego spotkania. Ja jako sąsiad, przedstawiciel samorządu Przysuchy w imieniu burmistrza Tomasika i swoim pragnę podziękować za zaproszenie. Pragnę wyrazić wyrazy uznania, przekazać wyrazy uznania dla młodzieży, dla kadry dydaktycznej, która podjęła się tego zadania. I wyrażam przekonanie, że to, co pan powiedział, przekazując sztandar młodzieży, czyli abyście byli godni wartości tego sztandaru, że to będzie cel na najbliższy czas, na najbliższe lata pracy dla wszystkich. Jeszcze raz składam wyrazy uznania i dziękuję za zaproszenie. Drodzy goście,
Szanowni Państwo, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Gimnazjum Publicznego w Gielniowie. Z okazji nadania imienia Waszej szkole składam serdeczne życzenia od całej społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Uroczystość dzisiejsza to moment bardzo ważny dla historii szkoły, która nobilituje, ale i zobowiązuje do ciągłego potwierdzania wartości, a także daje młodemu człowiekowi szansę pełnego rozwoju, kształtując w nim poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Życzę szkole wszystkiego, co najlepsze. Uczniów ciekawych wiedzy, twórczych i niepokornych. Nauczycieli aktywnych, radosnych i odczuwających satysfakcję z wykonywanej pracy oraz rodziców chętnie uczestniczących w życiu szkoły. Życzę, aby każdy dzień spędzony w tej szkole był twórczy, radosny i bezpieczny. Księży biskupie, panie dyrektorze, szanowni państwo. W imieniu marszałka Szprędowicza chciałbym gorąco podziękować za zaproszenie go na tę uroczystość. Niestety właśnie dziś rozpoczął się 5. Europejski Kongres Odnowy Wsi, a marszałek Szprędowicz, który w zarządzie województwa odpowiedzialny jest właśnie za rolnictwo i infrastrukturę, reprezentuje tam województwo mazowieckie. Mogę państwa zapewnić, że sercem dzisiaj marszałek jest tutaj na tej pięknej uroczystości. Aby nie być gołosłownym i potwierdzić, że marszałek pamięta o południowym Mazowszu, z którego się wywodzi, niech będzie to, że prawdopodobnie od września zostanie wznowiona połączenie kolejowe między Radomiem a Drzewicą. I korzystając z okazji, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, chciałbym także przeczytać list, który skierował do państwa marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Strusik. Szanowny pan Stanisław Borowiecki, dyrektor Gimnazjum Publicznego w Gielniowie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania Gimnazjum Publicznego w Gielniowie imienia błogosławionego Władysława oraz wręczenia sztandaru. Władysław z Gielniowa, kapłan i poeta średniowieczny, oznaczył się szczególnym duchem pokuty i wielbił Chrystusa nabożeństwem do jego męki. Jako jeden z pierwszych prowadził język polski do nabożeństw kościelnych. Założył dwa domy zakonne w Stępem i Połocku. Dla współbraci pisał w języku łacińskim, dla ludu kazania i pieśni w polskim. Wybraliście na patrona człowieka, którego postawa życiowa może być wzorem dla wszystkich. To wielkie wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Zobowiązuje do wytężonej pracy i dążenia, by stać się dobrym, odpowiedzialnym człowiekiem. Życzę, aby nauka pod takim patronem była przyjemnością i spełniała oczekiwania zarówno kadry nauczycielskiej, jak i nauczycieli. Z wyrazami szacunku, Adam Strusik. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze jednocześnie przekazać drobny podarek dla szkoły na ręce pana dyrektora. Słowa wdzięczności na zakończenie tych przemów skieruje pan dyrektor. Przed występem artystycznym przygotowanym przez naszą młodzież pod kierunkiem nauczycieli pragnę podziękować wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość, księżom, przedstawicielom władz, dyrektorom szkół średnich, gimnazjalnych, podstawowych, radnym, dyrektorom instytucji, które działają na terenie powiatu, instytucji państwowych, przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy współfinansowali zakup naszego sztandaru. Dziękuję w sposób szczególny księdzu kanonikowi Kazimierzowi za to, że okazał wielką pomoc w kwestii realizacji tej uroczystości i wielkie zaangażowanie. Za wsparcie finansowe serdecznie dziękuję panu wójtowi i urzędowi gminy Gielniów. Dziękuję wszystkim nauczycielom za to, że zaangażowali się w realizację tej uroczystości,
oraz nauczycielom zespołu szkolno-przedszkolnego w Gielniowie za udostępnienie rekwizytów, które tutaj będą ukazane. Dziękuję nauczycielom naszym, pani Walentynie, pani Beacie, pani Edycie, panu Zbyszkowi za to, że włożyli najwięcej pracy. Dziękuję również panu Piotrowi, panu Władysławowi, panu Zygmuntowi. Oni wiedzą, za jaką pomoc. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet flagowy i poczty sztandarowe wyprowadzić. Proszę o zajęcie miejsc i zapraszam na zapowiadaną przez pana dyrektora część artystyczną, a po niej zaproszonych gości na salę gimnastyczną na poczęstunek. Od Tuninów Brzezińskich swój początek biorąca, a Gielniowem zwana. W tymże Gielniowie, które król późniejszymi laty do zaszczytów miasta wyniósł, w roku pańskim 1440 w mieszczańskiej rodzinie Anny i Piotra z Bożej łaski na świat przychodzi syn ich, Marcin. W zdrowiu znakomitym dziecko to dorasta. Po łąkach z innymi gania, rodzicom około gospodarstwa pomaga, a i w naukach niezmiernie pilny, przez co tymże swoim rodzicom powodów do dumy przysparza.
smucę się niezmiernie, mój panie mężu, bo to już słońce ku zachodowi się skłania, a syn nasz do domu nie wraca. Oj, nie smuć się, Anno. On to pewnikiem przy nieszporach służy, albo zwyczajem swoim u księdza dobrodzieja wysiaduje i zapytywaniami w głowie mu świdruje, czas jego cenny zajmując. Co prawda, to prawda. Wiele on czasu dobrodzieja przepędza. A potem to i mnie takie pytania zadaje, że choćbym w głowę zachodziła, to nijak odpowiedzieć nie umiem. O Kościół pyta, o świętych pańskich. Zbytnia twoja troska. O, coś słychać, pewnikiem wraca. Ojcze, matko, oto cenzurka. Dostał mi od bakałaża, bom dziś szkółkę naszą ukończył. Darujcie, ale niechybnie pognałem do księdza dobrodzieja naszego, aby mu pokłony złożyć i za dobrodziejstwa dziękować, bo to i on miał w mych naukach zasługi. A pokażże ową cenzurkę. Ot, widzę, że nie na krotochwilach spędziłeś ty czas nauki, a bąków jak inni nie spijałeś. Oj, wychwalają cię w tej cenzurce, wychwalają. Trzeba by cię dalej do szkół posłać. A widział, że ją już sąsiad nasz, zacny ów Ambroży, co to koło odwozu akurat naprawia? Widział i pochwalił. Ale pobiegnę teraz do tejże oto sąsiadki naszej, która akurat kubła z wodą dźwiga. Ona zawsze miała we mnie nadzieję i dobrego słowa nie szczędziła. Do sąsiadów pobiegnie, a matce własnej naczyszyć się sobą nie da. Patrzajcie, Walentowa, oto szkółkę naszą ukończył. Pochwalić się wam chciałem. Oj, czymże ty, młodzianku, przed moimi starymi oczami machasz? Ja byś mi od much opędzał. To już ja rozczytać tego nie uradzę, ale chyba cię w tej szkółce sprawy dziwie wychwalili. A probor swej pochwały dołożył? A, dołożył, dołożył. I jeszcze garść wiśni dał na drogę. Tych, co to parobek jego z wójtowego sadu zerwał. Z wójtowego sadu? I ten parobka kijami nie obił? A nie obił. Wójt nasz łaskawy wielce. Siła parobków na jego wiśnie się sposobi, a on nie tylko ich za to nie zgani, ale nadto jeszcze wiele innych fruktów dołoży. A nasz ksiądz dobrodziej też roztropny i bogobojny, a o cieciska wielkie ma staranie. A jak cenzurkę moją zobaczył, też mnie w czuprynę pogładził. O tak. Jano Dosełek też cię pewnie pogładził, i Ambroży, co to wozy naprawia. Tyś tak tych robót był ciekawy. Jam wszystkiego był ciekawy. Ale do szkół iść trzeba. Do miast wielkich, a może i do samego Krakowa. Ano bywajcie, pobiegnę do onego Jana. Na ławie siedzi i osełki wyrabia. Też pewnie ciekaw, co mu niosę. Pochwalony Janie. Na wieki wieków. A cóż to ci się oczy świecą, jak nie przymierzając gwiazdy jakie? Odłóżcie, Janie, sąsiedzie nasz swoją robotę. Uradzisz to rozczytać? Uradzisz? Tyś też kiedyś nauki pobierał. A przecież ją pobierał, u plebana naszego. Czytać nauczył, rachować, a i musisz wiedzieć, że nie jedno pismo upisać mogę. Ano pokaż ową kartę. Jak kaligrafia dobra, to i rozczytać potrafi. Nie będzie z tego czytania nic. W oczach starych ciemnieje, ale widzę, że z ciebie nie taki smyk, co to mu tylko te panu Jezusowe ptaszki nad głową fruwają. Oj, wyrośnie z ciebie mędrzec, wyrośnie. Nie ostaniesz ty się w tej oto gielniowskiej krainie. Tobie świat wędrować trzeba i w szkołach nauki pobierać. I zdaje mi się, że nauki one na chwałę Pana naszego pójdą. A ja też tak sobie czasem myślę, żeby Panu Jezusowi służyć. Ale może ojciec do jakiejś szkół mnie poślą? Jego to wola, nie moja. Biegał nasz Marcin między sąsiady, a gdzie się pojawił, cenzurką się chwalił. I tym, że w gielniowskiej szkółce wszystkie łacińskie książki wyczytał, a bakałasz do Radomia po insze jeździć musiał. I cóż dalej robić,
Rozmyślali rodzice, co z synem uczynić, co to już sam rymy układa. Nie po łacinie jak inni, ale po polsku. Trza nam tego naszego synalka do szkół posłać. Mądrześ to sobie, panie mężu, umyślił. Już mu nowe odzienie w węzełku ułożyłam. Chleba i sera też na drogę nie szczędziłam. A ja groszy parę do sakiewki włożę. Niech ma w tym wielkim Krakowie na zapis do akademii. Z głodu też przymierać nie może. Widzi mi się, że do drogi mnie sposobicie. Jakże ja opuszczę rodzinne strony? Tęsknota za wami silna, ale ciekawość świata również silna. Dawajcie, matko, węzełek. Bywajcie, matko. Bywajcie, ojcze. A pożegnajcie za mnie rodzinę całą. Czas mi ruszać w drogę, aż do samego Krakowa. Bywajcie, bywajcie. Thank you.
Tęskno było młodemu Marcinowi, oj tęskno. Ledwie z dziecinnego wieku wyrósł, już mu rodzicieli opuścić przychodzi i w nieznane ruszać. Ale nieznane kusiło. Jeszcze nie dowierzał, jeszcze bał się cieszyć, bo nóż. Ale oto węzełku dźwiga nowy żupanik, ciepłą wełnianą kamizelę, cynową miskę i drewnianą łyżkę. A do tego kozik do krajania chleba i grosików prosik niemały, ojcowską ręką podany. Idzie biedaczysko w nieznane. Przemierzył mil ze 200, a czasem pieszo. A jak dobry Bóg pozwolił, to i przygodną pod wodą znoju i strachu nie jeden raz doświadczywszy. Wreszcie stanął u bram miasta, którego z jego Gielniowem przyrównać nijak nie można. Łóżki bardzo tanie. Jabłka, maliny dla każdej dziewczyny. U mnie jest wszystko. Suknie, sukienki, różne kolory, kroje, fasony. Dla każdej mamy, babci i żony. Na każdą kieszeń, każdą okazję. I najdziwniejszą nawet fantazję. Guziki, kokardki, stążki za małe pieniążki. Cytrynki, klementynki dla całej rodzinki. Zapraszam do mnie, panowie, panie, najlepsze towary na mym straganie. Biorę wszystkich, jak tylko chcecie, wszystko, co ładne u mnie znajdziecie. Panowie, panie, suknie, sukienki, różne kolory, kroje, fasony. Dla każdej mamy, babci i żony, na każdą kieszeń, każdą okazję. Najdziwniejszą nawet fantazją. Panowie, panie, kupujcie tylko na naszym straganie. Gielniowie o tym prawił. Oj, gdzież ten Gielniów jest teraz? Kwiaty, kupujcie kwiaty. Kup, paniczu, kwiaty. Podarujesz je panience której. A idźże, kobieto, do diaska. Kwiatów mi akurat potrzeba. To się wolę tego grania wysłuchać. Nasłuchawszy się i napatrzywszy do woli, powędrował dalej, aż do bram akademii. Nareszcie dotarł, strudzony wielce. A cóż za utrapieniec to wrót kołacze? Otwórzcie, zwał mnie Marcinem, do akademii przybywam. Do Żaczków wstąpić chciałbym. Do akademii ci się zachciewa, a grosz gotowy na wpis, aby masz? Wielu już takich bywało. Co to groźni by mieli?
a potem trzeba ich było darmo kształcić. Grosz mam. Oto mi ojciec nie jeden do trzosiku włożył. Naści, rektorze. Darmo nie chcę, a nie jednego rad wspomogę. Idźże tedy do bursy, a wyszukaj sobie kątka godnego. Nie jednego wspomoże, nie może to być. Znalazł sobie chłopczyna, kącik akuratny, ale znużony będąc wielce za kamienny. Chrapał sobie jeszcze znakomicie, gdy wrzaski jakoweś go rankiem zbudziły. Dawać, dawać, te nowy, nie marudź. Ciągaj koszulę, bierz portki, jazda do mycia. Zabierz swój ręcznik, a zatknij go za pasek, abyś nie zginął. I bacz, abyś nie międlił językiem po polsku, jeno po łacinie, bo za polskie gadanie kara. Kara? Już ci, jak ci 3 razy na tym przyłapią, to zapłacisz denarka w sobotę. Za polskie gadanie kara i dasz denarka? A ja taki domowy polskiej nawykły. Nawykły czy nie nawykły, ale po łacinie gadać trza i basta. Dziwno było chłopcu, że go odmowy polskiej odwieść chcą, choć łaciną biegle władał, ale nic z ojczystym językiem równać się nie może. Z uczonymi osobami gadać można, ale z matusią, z ojcem własnym, nie dla niego takie nauki, co to po polsku mówić nie wolno. Wiele czasu upłynęło, a nasz Marcin pojawił się znów na rynku, z węzełkiem w ręku. Podziękował pięknie Marcin kwiaciarce i ruszył ku bramom klasztoru. Serce kołatało, myśli się tłukły, jednak zakołatał. Thank you.
podówczas, gdy młody Marcin pierwsze dni w klasztorze przeżywał, rodzice jego zamartwiali się wielce, co to teraz ich synalkiem dziać się może. Nijakiej wieści o sobie nie daje. Aż dnia pewnego umyślny do Gielniowa przybył, pismo z Krakowa przynosząc. Donosił w nim rodzicielom syn ich najmilszy, że do klasztoru wstąpił i braciszkiem się ostał. Ucieszył się niezmiernie ojciec, radowała się też matka. Znowu miał dni bez wieści. Co tu mówić dni? Lat wiele minęło, a tu tylko z rzadka jakieś wieści o nim przynoszono. Postarzał się już ojciec, przybyło z pół tuzina lat matce. Jednakowoż cały czas tęsknili. Starym już moja Anno, a i chodzić trudno, ale w chałupie bez nijakiej roboty usiedzieć trudniej. Za synem naszym Marcinem, co to teraz zakonnikiem Władysławem się zowie mi tęskno. Pójdę, Anno, do której chałupy z kumotrami naszymi pogwarzyć nieco. A tyć to do plebana naszego zawitaj. Toż to uczona osoba i troski twoje w mikro spędzić może. Do samego proboszcza nie pójdę. Gdzież bym tam śmiał zaprzątać głowę jego wielebności moimi troskami? Walentego się poradzę, albo i Pietra. Organista i kościelny mniej uczone osoby niż proboszcz, a i tak na książce czytać umieją. Lepiej niż ja miarkują, co by za leki na moją chorobę skuteczne były. A gdzie onych szukać? Walentowa Herod baba. Stary z domu ucieka, kiedy na morze tak się onej boi. Pewnikiem zamknął do Pietra i miód sobą popijają. Niech będzie pochwalony. Witajcie, kumotrowie. Na wieki. Siednijcie wedle nas, Piotrze. Jak tam zdrowie wasze, bo my o to nasze sobie chwalimy. Dziękować Panu Jezusowi trzepie się jako tako bez przepijania. A o czymże owa pogwarka? Wspominamy stare dzieje. Organista opowiada, a ja rad słucham. A i nowych wieści sporo z nas przyniósł. Bo to trzeba wam wiedzieć, ledwie co z drogi powrócił. I tak sobie wsadzi się w nim. A tak, nie przerywajcie w sobie. Toż i ja strasznie bym rad onych wieści posłuchać. A o synu naszym, co nowego usłyszeliście? To aż tu żeś mój mężu zawędrował, a takeś na bóle narzekał. Miodu pewnikiem nie pijesz, bo to i tobie nie przystoi. Zdrowie i lata też już nie te. Aż Piotr nie, ale mój Walenty do miodu pierwszy. Ledwie z drogi powrócił, a już go do sadu przyniosło. Ani w domu siedzieć potrafi. W domu siedzieć dobrze, alem za Pietrem tęsknił okrutnie. Siła czasu mu oba przepędzili. A i wieści nowych chętnie słucha. Siednijcie tedy obie, a słuchajcie pilno, bo to też i wam mam coś do powiedzenia. Gadajcie co prędzej, Walenty. Co też wiecie o synu naszym? Wiosny tej byłem w Radomiu, gdzie zjechało się wielu możnych panów. Alem długo oglądać ich nie mógł. Choć Bóg mi świadkiem, dowiedzieć się wiele chciałem. Do Warszawy mi śpieszno było. A tam istne cudeńka. Domy wielkie pod chmury, a jak zdobione. Aż żem trafił do jednego kościoła, gdzie o zakonniku mówią, co to Władysławem się zowie. O Jezusie Najsłodszy, to o waszym Marcinie Walenty pewnikiem coś wiedzą. Powiadajcie, powiadajcie, wszyscy radzi posłuchane. Tak, ja sobie pomyślałem, że to o waszego syna idzie. W ten czas dopiero mi się rozpytywać zaczął. I takiem się dowiedział, że ów Władysław przed nim zakonnikiem się ostał. Do Rzymu pielgrzymował, w ważnych radach zasiadał. Zaszczytów się nie dopominał, skromności żyć woląc, ale insze współbracia one zaszczyty sami na niego wkładają. A kazania po kościołach takie głosi, że nawet sam król i królowa pani nasza radzi ich słuchają. Byłem przed onym kościołem, co to blisko klasztoru położon, aż tu nagle pany, a ludziska do drzwi wielkich się okrutnie cisną. Brat Władysław krzyczą. O Jezu, toście go mogli z bliska oglądać?
Jakiż on jest teraz? Ani się dopchać mogłem, taki ścisk ludziska czynili. Na 100 kroków jedynie widzieć go mogłem. Spracowaną wielce, ale poważanie ma. Gdzie się zjawi, tam tłumy około siebie gromadzi. Nie lękajcie się przed to matką, bo to człowiek prawy i zakonnik wielce świętobliwy. Dobry Bóg by pozwolił, aby go jeszcze raz obaczyć można. Tak okrutnie tęskni serce matczyny. Oś i moje ojcowskie niemniej okrutnie tęskni, aleście mnie organisto nieco uspokoili. Chodźmy, Anno, wieczór blisko. Strawę jakowąś na wieczerzę uważyć by można. Ono, w zdrowiu ostawajcie. Idźmy, Anno, idźmy. Prawo Twoje nie było moją rozkoszą, zginąłbym już w nieszczęściu moim. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo w nich dajesz mi życie. Psalm 119. Możesz co służyć, stojąc z Panem twarzą w twarz, bądź pochwalony, Boże nasz. Stojąc z Panem twarzą w twarz, bądź bądź.
tańce czas zacząć. Straże poddany nasi przepędzać mają. Jak się do bram dobija, to pewnie wieści ważne przynosi. Wprowadzić, a żywo! Miłościwy królu, przybywam od braci moich, co tchów piersi, aby ci wieść smutną przynieść. Zbóje mnie po drodze napadli i ze skóry obudzić chcieli, alem się z Bożą pomocą wybronił. I to ma być ta wieść smutna? Otrzyków u nas niemało, ale co straży sprawa, nie króla. Mówże, co ci kazano powtórzyć. Takem się zasapał, że i słowa wymówić nie mogę. To pokrzep się nieco, brateńku, wodą, a wnet ci mowa powróci. Ciężkie to czasy, że łotrzykowie nawet na zakonną osobę względu nie mają. O, teraz mi lepiej. Miłościwy królu, panie nasz, tyś to jako pierwszy w naszym narodzie wiedzieć powinien, że ów wielce świątobliwy zakonnik, któregoś kazań z ambony wielokroć słuchał, Panu Bogu ducha oddał. Ów Władysław? Tenże sam. Może kilka pacierzy w drodze odmówić zdołałem, przed oblicze królewskie zdążając. A więc dziś to się stało? Nie więcej niż na kilka pacierzy.
Miłościwy Panie, posmutniało okrutnie Twoje oblicze. Miłował Władysław Ciebie, a i Ty żeś go nie mniej miłował. Czemu żeś Ty, Panie, wybrał tę krainę dla swego sługi? Czyżbyś znał wszystkie krainy tej zakątki? Wzgórza i doliny, rzeczkę i drogi, dąbrowy i polany w lesie? Dlaczegoś, Panie, wybrał na kolebkę dla niego siedlisko tak urocze, że i żaden kanclerz czy biskup by się nie powstydził? Dlaczego, Panie, wybrałeś Gielniów? Jakiej wdzięczności żądasz? Czy tylko wierności tych oto sług swoich i oddania szczerego na wieki? Spraw, Panie, aby pamięć o nim trwała po wsze czasy.
Dziękując wszystkim za obecność, zaproszonych gości, proszę o przejście na salę gimnastyczną na poczęstunek. Thank you.